bilet autobusowy w komórce, a nawet różaniec. To wszystko już jest. Pytanie, jak jeszcze można wykorzystać telefon komórkowy? Na ciekawy pomysł wpadły władze Dobrego Miasta. Aktywowały specjalny system dla mieszkańców – InfoSMS. Korzysta z niego wiele miast, od Szczecina po Katowice, ale w naszym regionie to nowość. Co w trawie piszczy? Próżno szukać odpowiedzi na to pytanie na dobromiejskim słupie ogłoszeniowym, ale mieszkańcy mają swoje sposoby na zdobycie informacji. Na dobromiejskiej kablówce. Chyba tylko tutaj. Pierwsza rzecz to w gazecie. A następnie, no, jeśli będę zainteresowany coś załatwić w urzędzie, no to pójdę do urzędu. Na jakichś takich tablicach ogłoszeń, na niczym więcej, na takich słupach, jak tutaj stoją, tylko i wyłącznie, bo inaczej się nie dowiesz. Ale teraz mogą dowiedzieć się dosłownie o wszystkim. Repertuar kina, wyniki meczów, a nawet ogłoszenia o przetargach. Wszystko na wyciągnięcie telefonu. Wystarczy jeden SMS do Urzędu Miasta z hasłem plus info pod numer 517 098 823. Pojawiła się ciekawa możliwość zainwestowania. Wtedy właśnie poprzez kategorię biznes kontaktujemy się bardzo szybko, błyskawicznie z potencjalnym inwestorem, wyprzedzając inne gminy. Bo dobromiejski system InfoSMS ma być połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Władze chcą nawiązać kontakt z mieszkańcami, ale liczą też na coś jeszcze. Oby Dobre Miasto przyciągało inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Na razie z SMS-owych usług korzysta niespełna 40 osób. O akcji można dowiedzieć się głównie w internecie. Planowana jest akcja plakatowania miasta, żeby jak najwięcej osób po prostu mogło skorzystać, bo ten system jest dla nich. Dla mieszkańców Dobrego Miasta i każdego, kto je odwiedzi. Aktywacyjny SMS kosztuje w zależności od stawki poszczególnych operatorów sieci komórkowych.